Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i zapraszam Państwa na kolejne webinarium odbywające się w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. Webinarium jest realizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Labib. I webinarium odbywa się w ramach miesiąca czerwca, który jest poświęcony tematowi pracy w bibliotece, organizacji pracy w bibliotece. Temat czerwca to jest biblioteka, moje miejsce pracy. Już Państwo widzą naszego dzisiejszego eksperta, Karola Baranowskiego, bibliotekarza, członka Stowarzyszenia Labib, bibliotekarza roku, animatora i osobę pełniącą wiele innych różnych funkcji. Zaraz Karola poproszę o przedstawienie się. Natomiast zanim jeszcze oddam Karolowi głos, to chciałam Państwu przypomnieć, że czerwiec to jest również miesiąc, w którym się odbywa kolejna odsłona konkursu Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z labi.pl. W związku z tym zapraszam wszystkich na portal do zapoznania się z konkursem i wzięcia w nim udziału. Można wygrać czytnik e-booka. Zapraszam również na portal po to, żeby zapoznać się z artykułami, które tam się pojawiają w ramach 12 miesięcy tematycznych. Zapraszamy ekspertów do tego, żeby się podzielili swoim doświadczeniem, swoimi pomysłami. I to jest wiedza, którą udostępniamy Państwu bezpłatnie w ramach portalu. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że w trakcie naszego dzisiejszego webinarium będzie potrzebny telefon z dostępem do internetu. W związku z tym poproszę, żeby oprócz komputera, z którego Państwo prawdopodobnie korzystają, oglądając nasze webinarium, przygotowali sobie Państwo również telefon, który będzie potrzebny. Karol, w tym krótkim wstępie oddaję Ci głos. Poproszę Cię, żebyś się przedstawił i pokazał to, co masz do pokazania dzisiaj w webinarium. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Tradycyjne pytanie na wszelkich webinariach. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzięki Martyno za przedstawienie. Ja jeszcze tylko krótko nazywam się Karol Baranowski. Pracuję, mieszkam i żyję w Krakowie. Pracuję w dwóch bibliotekach, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zawsze powtarzam, że wszyscy wiemy, jak tutaj w naszym zawodzie jest bardzo łatwo zdobywać pieniążki, więc dlatego pracuję w dwóch bibliotekach. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać i nie ukrywam, że jestem bardzo zdenerwowany po raz kolejny. Myślałem, że stres będzie mniejszy, ale jak zobaczyłem, ile Was jest i widzę tutaj znajome imiona i nazwiska i pozdrowienia, to się zacząłem jeszcze bardziej denerwować, bo żadnym ekspertem od wypalenia zawodowego czy też psychologii nie jestem. Bardziej chciałbym Wam powiedzieć, przekazać podstawowe informacje o wypaleniu zawodowym i poopowiadać o moich doświadczeniach tego, jak ewentualnie sobie z tym wypaleniem zawodowym poradziłem, chociaż szczerze mówiąc nie byłem nigdy zdiagnozowany, czy miałem wypalenie zawodowe, czy po prostu jakiś gorszy okres w pracy, i też pokazać Wam trzy aplikacje, które mogą Wam ewentualnie się przydać i spróbować na przykład zarządzać swoim czasem. Pani Paulino, tak, do Mentimetera będzie potrzebny. Przez komputer też można, tylko nie będzie można tego widzieć. Ilona, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i możesz mnie słuchać jak najbardziej. Ewo, pozdrawiam Ciebie też bardzo serdecznie. Nie będę pozdrawiał wszystkich, których tu zobaczyłem znajomych, bo byśmy spędzili całe webinarium na pozdrowieniach. Chciałem powiedzieć tylko, że zeszły rok był dla mnie bardzo dobrym rokiem i ciężko w moim przypadku mówić o wypaleniu zawodowym, ewentualnie jakimś przeciążeniu obowiązkami. I jak gdyby chciałem też poopowiadać Wam troszkę o innych moich doświadczeniach. Zacznijmy od tego, czy czasem nie warto się wypalić, by znów ruszyć z kopyta. Od razu mówię, tytuł jest specjalnie zrobiony, taki chwytliwy, żeby przykuć uwagę i niekoniecznie dostaniecie dzisiaj, od razu zastrzegam, niekoniecznie dostaniecie dzisiaj receptę na to, jak sobie poradzić z wypaleniem zawodowym. Ja zawsze lubię rozmawiać. Przez formułę tego webinarium za bardzo sobie nie porozmawiamy, i też nie widzę Waszych reakcji oprócz tego czatu, co naprawdę powtarzam za każdym razem. Mnie osobiście bardzo deprymuje, jeżeli nie widzę reakcji ludzi, do których mówię.
czy czasem nie warto się wypalić, by znowu rzucić z kopyta. Jest, wszyscy znamy mit o Feniksie, który odradza się z popiołów i jak gdyby ten tytuł tego webinarium jest też takim nawiązaniem do tego mitu, że po prostu zawsze jest szansa na to, że być może po bardzo ciężkim okresie przyjdzie lepszy okres. Nie będę wam też tutaj, mam nadzieję, nie będę wam też tutaj sprzedawał jakichś coachingowych porad, chociaż większość z tego, co będę mówił, będzie tak brzmiała, ale uwierzcie mi, będzie wynikała też z tego, co ja sam doświadczyłem i przepracowałem, przerobiłem. Więc zacznijmy może od tego, że czym jest wypalenie zawodowe? Tu macie przykład, jeżeli sobie wpiszecie wypalenie zawodowe, to większość zdjęć będzie mniej więcej tak wyglądała. Ludzie siedzą przy biurkach, przed komputerami, załamani, ręce tutaj opuszczone, to ja teraz udaję wypalenie zawodowe na tym zdjęciu, żeby nie było. Jeszcze tak nie ma. I tak jest przedstawiane wypalenie zawodowe i w sumie większość tych rzeczy, które mówią o wypaleniu zawodowym, pojawiła się w świecie psychologii około lat 70. Zaczęto badać to zjawisko. Wypalenie zawodowe przez długi czas było też negowane ze względu na słownictwo samo. Wypalenie kojarzyło się tak pospolicie. Naukowcy cały czas, psycholodzy próbują cały czas przekuć to w jakiś termin brzmiący bardziej poważnie, ale przyjął się. Przyjął się w języku potocznym stał się już nawet właśnie nomenklaturą taką psychologiczną. Słuchajcie, jak przeczytacie sobie, to jest właśnie negatywna reakcja organizmu na ciągły stres, który jest doświadczany przez nas w związku z naszą pracą. I ta negatywna reakcja organizmu może mieć bardzo, bardzo różne objawy, od bezsenności, złego samopoczucia, ciągłego zmęczenia, nawet jeżeli wysypiamy się po 10 godzin i tak dalej, to cały czas jesteśmy zmęczeni. Ciągłe bóle głowy, bóle brzucha, czyli reakcja organizmu właśnie na ten stres. Psycholodzy wyróżniają kilka stanów tego wypalenia zawodowego, ale też jest mowa o tym, że najczęściej na wypalenie zawodowe, takie stricte wypalenie zawodowe, cierpią ludzie, którzy pracują z innymi ludźmi. Czyli właśnie bibliotekarki, bibliotekarze, nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy pomocy społecznej, kasjerzy, kasjerki, wszyscy ci, którzy mają nieustający kontakt z ludźmi, którzy muszą tym ludziom pomagać, muszą z nimi współpracować, pracować, muszą im doradzać, czy też po prostu zwyczajnie ich wysłuchać. I na 100% wśród nas obecnych tutaj ponad 120 osób, ja już mój poziom stresu wzrósł, się wypalę przez to webinarium chyba zaraz. Wiemy, każdy z nas ma nasze własne doświadczenia z czytelnikami. Jesteśmy bibliotekarkami, bibliotekarzami, znamy swoich czytelników i wiemy, jak czasami ciężki może być zwykły dyżur w bibliotece. Bez przesady. Zerkam sobie na czat od czasu do czasu i pracujemy z ludźmi, stykamy się z ich różnymi problemami. Czasami właśnie jesteśmy gdyby powiernikami wielu, wielu tajemnic, o których niekoniecznie musielibyśmy chcieli wiedzieć. Przejdziemy teraz do takich podstawowych trzech elementów wypalenia. Tak sobie psychologowie to podzielili, ale zanim tam przejdziemy, zrobimy ankietę. Martyna. Jestem, tak, już również jakby widzimy ankietę. Właśnie zastanawiam się, Karol, czy już mam cię przerywać, jakby, ponieważ przychodzisz do kolejnego slajdu, a się mówiliśmy, że w tym momencie będzie ankieta. Ankieta się składa, już Państwo też ją widzą u siebie na komputerach i można już też wypełniać, a ja w międzyczasie powiem, na czym polega wypełnianie ankiety. Ankieta się składa z czterech pytań. Na każde z tych pytań można odpowiedzieć w jeden konkretny sposób, natomiast czwarte pytanie jest pytaniem otwartym.
i mogą tutaj Państwo na to pytanie wpisywać po prostu odpowiedzi. Pierwsze pytanie brzmi, jak długo pracujesz w swoim zawodzie? Jest kilka możliwości, do 5 lat, między 6 a 10 lat, między 11 a 15 lat, między 16 a 20 i powyżej 20 lat. Prosimy o zaznaczenie właściwej. Drugie pytanie brzmi, czy czujesz się wypalona, wypalony zawodowo? I można odpowiedzieć tak, nie, nie wiem. Trzecie pytanie to pytanie o to, czy znają Państwo przyczyny tego uczucia. I znowu na to pytanie można wybrać z odpowiedzi tak, nie, nie znam. I czwarte pytanie, pytanie otwarte, to jest pytanie o to, jeśli znają Państwo przyczyny tego uczucia, jakim jest wypalanie zawodowe, to czy mogą je Państwo wymienić i poprosimy o ich wymienienie. Jak odpowiedzą Państwo na te cztery pytania, to trzeba poniżej kliknąć wyślij, bo dopiero wówczas my widzimy tą ankietę jako uzupełnioną przez Państwa. Widzę, że ankieta jest teraz aktywnie wypełniana. Jak zwykle poczekamy do momentu, kiedy około 60% z osób uczestniczących w webinarium wypełni tę ankietę, żebyśmy mogli się również odnieść do jej wyników. Widzą Państwo, jak wygląda postęp w wypełnianiu tej ankiety. Zbliżamy się w tym momencie do połowy, do 50% uczestników webinarium, którzy wypełnili ankietę. Za chwilę mam nadzieję, że przekroczymy to i poczekamy jeszcze chwilę, aby wszyscy Państwo zdążyli ją wypełnić i system zdołał zapisać te odpowiedzi. No już mam w tym momencie 56%, więc pozostało nam tylko 4% Państwa, na których jeszcze czekamy. I w tym momencie, żeśmy przekroczyli próg 60%, w związku z tym ja odliczam standardowo od 5 do 0 i kończymy wypełnianie ankiety. Państwo w tym czasie oczywiście mogą jeszcze nadal pełniać ankietę. 5, 4, 3, 2, 1. Ja w tym momencie wyłączam możliwość wypełniania już ankiety. I udostępniam Państwu wyniki, a Ciebie, Karol, poproszę o ich skomentowanie. 81% zagłosowałem, także po raz kolejny się przekonuję, że bibliotekarki i bibliotekarze to bardzo zdyscyplinowana grupa, jeżeli chodzi o słuchanie warsztatów i webinarów. Mam to przewijać, czy to będzie... A, przewijać. Jak długo pracujesz w swoim zawodzie? No, mamy tutaj zdecydowaną przewagę weteranów i świeżaków, tak w sumie. Ponad 35% pracuje więcej niż 20 lat. Pełen szacunek, podziwiam. Mi jeszcze trochę do tej ponad 20 zostało. 26% z kolei ma przedział 0,5 lat, tak sobie dałem, bo inaczej nie mogłem. Czyli mamy jak gdyby tutaj dwie takie skrajności, czyli świeżaki, tak jak to sobie określiłem, bez skojarzeń, i weterani. I pośrodku, no też spora grupa, pośrodku grupa doświadczonych, mniej lub bardziej bibliotekarek i bibliotekarzy. Teraz tak, moglibyśmy się pokusić o głęboką analizę, dlaczego tak jest. Ja mogę powiedzieć teraz, co mi od razu przychodzi do głowy. Nasz zawód jest zawodem, był zawodem dość stabilnym, już pod pewnym względem, więc jak gdyby dużo osób pracowało w bibliotece, bo to praca, która zapewniała byt. Teraz nie będziemy wchodzić w szczegóły. Jak gdyby kiedyś wyglądało to troszkę inaczej i ma już ten staż pracy wypracowany, a z kolei do zawodu cały czas przychodzą nowi. Tylko teraz musielibyśmy zrobić ankietę, jak długo ci nowi zostają w naszym zawodzie, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia, czy po roku, dwóch nie rezygnują z pracy, bo znajdują lepiej płatną, bardziej wymagającą kreatywności, chociaż tu akurat praca w bibliotece nie jest pracą, która nie wymaga kreatywności. Aha, czyli platforma nie daje podglądu odpowiedzi. Dobrze, tu jeszcze będziemy się analizować, czyli mamy weteranów i świeżaków, czyli zaraz może do tego dojdziemy, jeżeli chodzi o proces wypalania się zawodowego, jak on według psychologów przebiega. Czy czujesz się wypalony zawodowo? 42% dało odpowiedź, że tak. 39% nie. 28% nie wiem. No 42%, moi drodzy Państwo, to już jest dość sporo z ponad 130
120 osób, które wypełniły ankietę. Mam nadzieję, że dzisiejsze webinarium uświadomi wam też ewentualnie, dlaczego czujecie się wypaleni zawodowo, określi przyczyny tego, co się dzieje, chociaż pewnie większość z was wie i mnie to tak trochę przeraża. Szkoda, że to nie da się połączyć z korelacją tego, kto ile lat pracował w zawodzie. Tutaj właśnie Anna Rutkowska, tak, jest takie nastawienie, każdy może się nauczyć, wypożyczać książki. Nie wiem, nie. Bardzo mnie cieszę, że niewiele mniej uczestników webinariów nie czuje się wypalona zawodowo. To bardzo cieszy. Czy znasz przyczyny tego uczucia? Tak. O, pięknie. To może w sumie to webinarium jest niepotrzebne. Część, jeżeli ktoś wybrał tak, nie zna tych przyczyn i nie wiem. Dla tych, którzy są wypaleni. Panie, no to ono było tak dla wszystkich i ten tytuł, tak jak mówiłem, był taki chwytliwy, ale mam nadzieję, że dojdziemy do konsensusu. Uczestnicy, którzy odpowiedzieli na pytanie otwarte. Kurczę, teraz jak gdyby... Właśnie... Tak, ponieważ jakby platforma nam nie daje dostępu do Państwa odpowiedzi, co nas zdziwiło, bo oczekiwaliśmy... Pierwszy raz też to robiliśmy, tak. Że... To poproszę Państwa o wpisywanie na czacie. Jeżeli znają Państwo przyczyny tego uczucia, jakim jest wypalenie zawodowe, to proszę napisać jak na czacie w tym momencie, jakie to są przyczyny. Finanse mogły być lepsze, tak, to na pewno mogły być lepsze finanse. O tym też może sobie porozmawiamy. I jak gdyby na to otwarte pytanie chciałem właśnie też troszkę skonfrontować, ale ankieta była anonimowa, więc jeżeli Państwo nie chcą wpisywać tutaj tych przyczyn, to znaczy pod imieniem i nazwiskiem, to spokojnie nie trzeba, ale tutaj się pojawia właśnie brak możliwości rozwoju, brak szkoleń, brak zrozumienia. Brak zrozumienia ze strony przełożonych, decyzyjność na stanowisku pracy, złe zarządzanie biblioteką, roszczeniowość czytelników, ściana w postaci niezrozumienia tematu zarządzających. O, czyli tutaj już po raz kolejny mamy niedocenienie i ścianę i niezrozumienie ze strony zarządzających, przełożonych czy też decydentów administracyjnych. Cały czas tu przejawia się, widzę, niedocenianie zaangażowania, czyli jak gdyby... Mamy tutaj, zaraz do tego przejdziemy, właśnie to niedocenianie jest jednym z głównych powodów wypalenia zawodowego. I te też, słuchajcie, tak jak Magdalena pisze, nie ma jednych wyników, jednych wskaźników, które mówią, że ktoś się wypalił zawodowo. Każdy z nas jest inny, każdy inaczej reaguje na określone sytuacje, każdy ma inny próg, poziom stresu, więc... Tego się nie da przełożyć jeden do jednego. Moje doświadczenia bibliotekarza z dwóch dużych bibliotek wojewódzkich, owszem, na pewnym poziomie są podobne do kogoś z gminnej biblioteki publicznej, która ma czterech pracowników, ale na pewnym poziomie nie da się tego porównać, bo ja mogę zawsze na przykład zebrać sobie zespół, z którym zrobię grę miejską. Wystarczy, że te osoby będą chciały. Ja mam cały szereg różnych szczebli nad sobą, które mogą mi pomagać, które mogą mi przeszkadzać, a nie tylko na przykład wójta, który... Jeżeli ktoś ma super wójta, który docenia rolę biblioteki, to nic tylko pozazdrościć. Słabe zarobki, małe nakłady na nowości, docenianie i cięcie godzin. No i to jest szara rzeczywistość wielu, wielu jeszcze wciąż bibliotek. Brak zgrania w zespole, zaangażowania. To są wszystko, to co wymieniliście, to są wszystko te przyczyny, o których będziemy za chwilę mówić, więc będę się powtarzał, ale mnie bardzo cieszy właśnie, że warunki lokalowe, które nie pozwalają na działalność. Wszystko zależy od kierownika. Jeżeli kierownik zleca nam zajęcia okołobiblioteczne, nazywając je pracę na rzecz biblioteki, plewienie ogródka, to może naprawdę poczuć się źle. O, ja też od tego jak gdyby zacznę, że nie będę wam doradzał, jak wam jest źle, to zmieńcie pracę. To jest, zależy tylko i wyłącznie od was. Mnóstwo jest poradników psychologicznych, które mówią o szefie wielkiej korporacji, który zmęczony tym całym gonitwem za pieniądzem rzucił wszystko i teraz właśnie ma chatkę na Mazurach nad jeziorem, łowi ryby i wyplata kosze, prawda? To jest, oczywiście teraz specjalnie tak ironizuję i
Ale tych historii jest mnóstwo. Większość być może jest prawdziwych, nie wiem. Ja bardziej chciałbym pokazać, że nie ma co rzucać pracy, tylko postarać się zmienić może siebie, może też troszkę w swoim otoczeniu i tymi drobnymi, małymi kroczkami zacząć czerpać satysfakcję z pracy, którą kiedyś być może czerpaliście, kiedyś byłyście zadowolone z pracy. Jeżeli mam 42% osób, które powiedziały, że czują się wypalone zawodowo, to raczej już tej satysfakcji z pracy nie odczuwają. Więc mam nadzieję, że troszeczkę zarażę was swoim entuzjazmem. Ja pracuję w bibliotece już 11 lat. To jest dużo, mało, wydaje mi się, że całkiem sporo, bo to jest 1/3 mojego dorosłego życia, ponad jedna, nie, 1/3, dobrze, już nie będę tutaj. Tutaj bardzo pani ładnie Jolanta napisała, że zawód mało płatny, uważany za młodych ludzi, za mało rozwojowy i mało doceniany społecznie. To są wszystko te przyczyny, które możemy sobie analizować cały czas na bieżąco, bo tak faktycznie jest. Nasz zawód jest mało płatny i społeczny odbiór ostatnimi czasy uważam, że troszkę się zmienił na plus, ale dalej jest wciąż jak gdyby troszkę niezbyt wysoki. I właśnie z tym rozwojem też tu bym mógł troszkę polemizować, bo akurat zależy oczywiście też, słuchajcie, od waszej sytuacji w miejscu pracy. Ja uważam, że akurat praca bibliotekarza pozwala na rozwijanie różnego rodzaju pasji. Biurokracja, monotonia, niedocenianie, tworzenie systemów korporacyjnych, na przykład samoocena koniec roku. O, proszę bardzo, to jest bardzo ładne sformułowanie, którym fajnie byłoby się na to przyjrzeć. Ile razy można odbijać się od ściany? No dopóki ta ściana nie ustąpi, chociaż wiemy, że walić głową w mur, to raczej wiemy, kto wygra. To jeżeli nie ścianą, to może oknem, jeżeli nie drzwiami, to jakoś inaczej. Nie znam waszych indywidualnych przypadków. Mógłbyśmy się nad każdym spokojnie pochylić i zachęcam też do tego, do kontaktu ze mną. Nie, mówię, nie rozwiążę waszych tutaj problemów. O, shit jobu, nadmiar, brak czasu na kreatywność. Zgadzam się. I to jeżeli jest osoba kreatywna, która dostaje papierkową robotę, to wiadomo, że raczej jej satysfakcja z pracy zniknie. I tu też jest właśnie na przykład rola zarządzających, szefów, dyrektorów, kierowników, żeby dostrzegali potencjał w każdej osobie, ten na jaki zasługuje. I starali się oczywiście oprócz tych podstawowych obowiązków nie kierować osoby, która jest pełna pomysłów do tego, żeby wypełniała pracę, która jest dla niej zupełnie nieprzeznaczona, w sensie nie czuje się w niej. To zabija naprawdę wszystko. Ładnie nam się czat tutaj rozhulał. Wrócimy do prezentacji. I właśnie mamy te trzy elementy wypalenia. Pierwszy to jest poziom emocjonalny, czyli właśnie jesteśmy ciągle zmęczeni emocjonalnie. Jesteśmy ciągle zniechęceni, drażliwi, opryskliwi, czujemy się wyeksploatowani fizycznie i psychicznie. Wstajemy rano, nawet po całej nocy snu i kiedy pomyślimy o tym, że mamy wstawać do pracy i znowu się z tymi ludźmi spotykać i znowu ten po prostu trafia nas kolokwialnie, rzecz mówiąc, szlak. Tu mamy bardzo pozytywny wydźwięk, można się rozwijać, ja się nauczyłem wielu umiejętności w bibliotece, ale to nie wynagradza innych rzeczy niestety, jak chociażby głodowa wypłata. I to jest też to, o czym zawsze mówimy. Od kiedy ja jestem bibliotekarzem, cały czas mówimy o tym, że nas mają karmić misją. Prawda, nasza praca to misja, podobnie jak lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli i tak dalej. Więc jak gdyby, a misja nie wystarczy, żeby i ten najpoważniejszy argument, czyli jednak zaplecze finansowe, jest też pewnie jedną z głównych przyczyn tego wypalenia zawodowego, zniechęcenia. Drugi, depersonalizacja. Na pewno spotkaliście się w swoim miejscu pracy, albo spotkacie się, albo gdzieś w innych miejscach pracy spotkaliście, czyli na przykład my osobiście czujemy się wypaleni, dystansujemy się od kolegów i koleżanek, nie angażujemy się w różnego rodzaju działania, nie chcemy mieć nic wspólnego z osobami z naszego miejsca pracy. Czasem to jest uzasadnione, a czasem to jest właśnie przejaw wypalenia zawodowego. Stajemy się cyniczni i złośliwi.
prawda? Każda drobna rzecz, każda zmiana w naszym miejscu pracy nas drażni. I teraz jest takie pytanie, czy możemy to zmienić, czy raczej już po prostu jesteśmy tacy, że wszystko będziemy krytykować i wszystko będzie nam się nie podobać. Na pewno macie takie koleżanki, macie takich kolegów, albo co gorsza, sami tacy jesteście. Także wiecie, nad tym trzeba sobie zrobić pogłębioną analizę, której teraz nie zrobimy, bo zwyczajnie na to nie mamy czasu. Winimy czytelników, klientów, uczniów za nasze niepowodzenia i zły humor. Czyli na przykład czasami, jeżeli tutaj padają takie słowa, że właśnie to wina zarządzających i tak dalej, i tak dalej. I ja nie mówię, że to nie jest prawda i to nie jest możliwe, ale trzeba czasem sobie, jeżeli to jest dla wypalonych, trzeba do tych 42%, które czuje się wypalone, trzeba się czasem zastanowić, spojrzeć na jakiś problem z innej perspektywy, zerknąć i zobaczyć, czy, a może jednak ten czytelnik nie jest taki zły, tylko po prostu jest troszkę bardziej dociekliwy niż reszta. Wiem, że potrafią nam zepsuć humor czytelnicy, ale staram się ja osobiście naprawdę patrzeć na to w ten sposób, że w perspektywę innej osoby. To jest bardzo trudne i nie mówię, że mi to się zawsze udaje i że zawsze mam cierpliwość i zawsze mam wyrozumiałość i tak dalej, ale staram się. Ważne jest postarać się. Stosujemy uprzedmiotowienie osób związanych z naszą pracą. Nie wiem, czy rozumiecie, co to jest. Jak gdyby chodzi o to, że właśnie przestajemy ich traktować jako osoby, a stają się kolejną sprawą do załatwienia. To często spotykamy się w urzędach, czy też właśnie w okienku lekarza i tak dalej, że nie jesteśmy osobą, która ma swój własny problem, tylko dla kogoś stajemy się numerkiem. I my też często tak robimy, zwłaszcza jeżeli jest natłok pracy, no to też przyznajmy się, że nie będziemy się pochylać nad każdą osobą indywidualnie, ale ta pewna mechanizacja i to uprzedmiotowienie sprawia, że po jakimś czasie wchodzi nam w to nawyk i przestajemy dostrzegać ludzi po drugiej stronie. Tak jak mówię, moja sytuacja jest zupełnie inna niż w większości może z was. Kurczę, chciałbym przeczytać wszystkie te komentarze, bo naprawdę są świetne. To na przykład to muszę przeczytać, wybaczcie, pani Jola. Jedna z moich sąsiadek po usłyszeniu, że skończyłam dietetykoznawstwo, podsumowała krótko: żadna praca, żadne pieniądze. A ja do dzisiaj nie wyobrażam sobie, że mogłem pracować gdzieś indziej. No to się wzruszyłem troszkę. Piękne słowa. Pasja też, ale pamiętajcie, że pasję trzeba przekuć w coś, co będzie nam dawać oprócz samej satysfakcji z pracy też jakieś możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Różni są czytelnicy, gdyby te prace zwłaszcza z czynieniem. Ja przepraszam, że się rozpraszam, ale widzę, że ten czat naprawdę właśnie się rozhulał. Pani Mirosławo, chodzi o to, że właśnie też jest tak, że to ma być dla wypalonych zawodowo, więc dlatego takie komentarze negatywne i bardzo dobrze. Najpierw robimy pogłębioną diagnozę tego, dlaczego czujemy się wypaleni zawodowo, a później wychodzimy naprzeciw problemowi. Gdzie mam drugi element? Drugi element, depersonalizacja. Trzeci element, obniżone poczucie dokonań osobistych. I tu też już się przewijało właśnie na czacie, że jesteśmy niedoceniani. Czujemy, że mimo 20 lat w pracy w bibliotece niewiele osiągnęliśmy. Widzimy cały czas naszą pracę w negatywnym świetle, że wszystko, co robimy, odbija się właśnie od ściany, że i znowu po raz kolejny podkreślam, to nie jest tylko to, że może być nasze spojrzenie, może faktycznie tak jest, ale też trzeba jak gdyby nabrać dystansu i stanąć z boku. Tracimy wiarę w nasze możliwości, czyli jak gdyby za każdym razem, jak się odbiliśmy od tej ściany, to już coraz mniej nam się później chce, bo stwierdzimy, że nie ma sensu, nie możemy. Stajemy się wręcz agresywni w stosunku do kolegów, koleżanek, czytelników. No mam nadzieję, że takich skrajnych przypadków wypalenia zawodowego nie ma, ale jest taki sketch Smolenia i Laskowika, w którym Laskowik wita Smolenia w sklepie. Nie wiem, czy pokażecie taki program z tyłu sklepu. Jest: czego pani sobie życzy? Także to jest to takie nastawienie pasywno-agresywne.
Wydaje się też nam, że przełożenie działają na naszą szkodę. I też po raz kolejny, jak gdyby, będę apelował do tego, żeby spróbować wejść w buty kogoś innego, żeby zobaczyć, że no, przełożony nie tylko nami się zajmuje, ma do ogarnięcia całą bibliotekę, całą instytucję i starać się troszkę bardziej wyrozumiałym dla pewnych decyzji. Nie mówię, że tak, że to, nie mówię, że to będzie idealna recepta, ale zastanowienie się, dlaczego ja dostałem takie polecenie, a kolega, koleżanka inne, bo może na przykład coś tam się podziało na innym froncie i ona musiała iść gdzieś indziej. Także trzeba jak gdyby troszkę się zdystansować do własnych tutaj wrażeń i emocji i spróbować spojrzeć na problem z innej perspektywy. Teraz tak, gdy te trzy elementy, tak bardzo pokrótce zebrane, pojawiają się i składowe, możemy mówić o przypadku wypalenia zawodowego, tylko słuchajcie, każdy jest indywidualny, każdy jest inny i u jednego większe znaczenie będzie miało niedocenienie, u innego pojawiają się bóle brzucha, inny będzie reagował agresją, więc jak gdyby to nie jest tak, że wszystkie te rzeczy muszą wystąpić, żeby mówić o wypaleniu zawodowym. Może być jedna bardzo, bardzo charakterystyczna, która zaważy na całym naszym stosunku do pracy. Jeszcze jest teraz taka trzy źródła wypalenia. Są trzy płaszczyzny, na której można mówić o tym, co powoduje, że jesteśmy wypaleni i one pojawiają się tu na czacie. Ja będę musiał to nagranie później sobie na spokojnie przejrzeć i poczytać sobie te komentarze. Bardzo mnie korci, żeby czytać każdego, ale na przykład płaszczyzna indywidualna, czyli my mamy niską samoocenę. Jesteśmy bierni, nie podejmujemy żadnych działań, które, bo często to jest związane z naszą niską samooceną, bo uważamy, że się do tego na przykład nie nadajemy. To wszystko jest związane z tym, że jesteśmy przekonani, że niewiele od nas zależy, że co ja tam biedny żuczek w tej bibliotece mogę zrobić, ja mogę tylko te książki podawać, a przecież moje pomysły tak czy siak nie przebiją się dalej, bo są inni, którzy mają lepsze, fajniejsze. Z kolei to jest takie trochę w kontrpozycji nadmierne zaangażowanie, przekonanie, że nasz zawód to misja. Nadmierne. Nie mówię, że zaangażowanie, przekonanie, że nasz zawód to misja jest złe, ale to źródło, że nadmiernie przykładamy wagę do naszej pracy w momencie konfrontacji z kimś takim, z czymś takim, że no ale jednak to w sumie mogłaś sobie to darować, czy coś takiego, może totalnie podciąć nam skrzydła. Nawet jeżeli zrobiliśmy coś wspaniale, jak ktoś zareaguje takim prychnięciem czy lekceważeniem, może to bardzo, bardzo urazić naszą dumę własną. Tu padło, że na przykład w komentarzach uwolnienie zawodu bibliotekarza. I teraz ja wam powiem z moich doświadczeń, jak wszystko ma swoje plusy, ma swoje minusy. W wielu środowiskach jest wykorzystywane do tego, żeby obsadzić swoich znajomych, czy tam rodzinę i tak dalej. Na 100% znacie takie przypadki i nie mówię żadnego jakiegoś chyba tajemnicy, ale w wielu przypadkach, no niestety mówię teraz ze swojego doświadczenia, to się sprawdza, naprawdę. Jeżeli mamy wymieszany zespół w agendzie, która jest otwarta dla wszystkich i mamy bibliotekarza po studiach, mamy kulturoznawcę, mamy filmoznawcę, mamy filologa polskiego, mamy osoby po studiach z reguły humanistycznych, ale niekoniecznie, nawet informatycznych. I jeżeli te proporcje są zachowane, to naprawdę tworzy się wybuchowy, świetny zespół, który robi rzeczy, których sami bibliotekarze, wszyscy tylko po studiach bibliotekarskich, na pewno by nie wymyślili. To wam mówię szczerze, bo mam takie doświadczenia, pozdrawiam teraz całą agendę Arteteka. I takie zdrowe wymieszanie jest dobre. Nie mówię o patologicznych sytuacjach, które wspomniałem wcześniej, ale o takim zdrowym wymieszaniu. Wracając do źródła wypalenia. Trzecia, druga płaszczyzna interpersonalna, czyli to jest to wszystko, o czym, o naszych relacjach z przełożonymi. Stresujące sytuacje z współpracownikami są źródłem wypalenia, z klientami, czytelnikami, w pracy, jeżeli występuje rywalizacja, mobbing, przemoc psychiczna. Już mówię teraz tutaj, to jest wymienione najbardziej jakieś negatywne przykłady. Dla mnie osobiście najbardziej takim przyczynkiem do tego, żeby się poczuć wypalonym zawodowo, to jest właśnie blokowanie aktywności twórczej pracowników. Jeżeli mamy przełożonego, który
nie zgadza się na różnego rodzaju pomysły, ale nie dlatego się nie zgadza, bo te pomysły są faktycznie jakieś dziwne, tylko dla zasady. Nawet nie da szansy, żeby wdrożyć coś takiego, tylko od razu jest na nie, no to takie podcinanie skrzydeł może sprawić, że poczujemy się jeszcze gorzej właśnie. To brak wsparcia, tu widzę, że czasami, wiecie, to jest wszystko taki balans, który trzeba sobie dobrze, fajnie wyważyć. I tak jak mówiłem wcześniej, trzeba drążyć skałę. Wiem, walenie głową w ścianę może nie być dobre, ale może właśnie drążenie, wydłubywanie tam tych elementów zaprawy i poluzowywanie tych cegieł i sprawią, że po jakimś czasie, o ile nam starczy cierpliwości, ta ściana zrobi się drzwiami. Ależ ładną metaforę wymyśliłem, po prostu chyba jestem poetą. Ale nie, naprawdę, tak po prostu drążenie, kropla drąży skałę. Tylko z drugiej strony, ileż mamy czasu? Jak długo można tą skałę drążyć? Na to wam, moi drodzy, jak gdyby nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale tak jak wam mówię, dla mnie osobiście najbardziej właśnie jest to blokowanie aktywności twórczej pracowników byłoby powodem, dla którego mógłbym się poczuć wypalony zawodowo. Mam to szczęście, że mogę sobie pozwolić na aktywność twórczą i jestem zadowolony, bo inaczej byłoby bardzo, bardzo ciężko. Płaszczyzna organizacyjna, czyli to już te wszystkie rzeczy, które są związane bezpośrednio z naszą pracą. Jeżeli mamy duży zespół, w którym są różne agendy, część rzeczy w ogóle mnie nie dotyczy, na przykład gromadzenie, opracowanie księgozbioru mnie nie dotyczy. Ja mówię o sobie, ale wiem, że jak mamy mniejszy zespół, to wszyscy muszą robić wszystko. I też nie wszyscy do wszystkiego się nadają. Więc jak gdyby tutaj już zależy od naszych przełożonych, żeby mądrze rozłożyć te akcenty. Nadmierna ilość obowiązków w pracy, sprzeczne wymagania nam stawiane. Ja tam słyszałem o tym pieleniu ogródka. Jeżeli to na 100% nie należy do obowiązków bibliotekarza. Z drugiej strony wiem, że na pewno są bibliotekarki, które ja bym sam z chęcią popielił ogródek, gdybym miał taką możliwość. Oczywiście tylko gdybym ja chciał go pielić, a nie gdyby mi szef kazał pielić. To są zupełnie dwie różne sprawy. Sprzeczne wymagania nam stawiane, czyli raz słyszymy to, a na następny dzień zupełnie coś innego, albo mieszają się zdania przełożonych. Jeden kierownik mówi to, a szarża wyżej mówi zupełnie coś innego. Takie stricte rzeczy, które są związane z logistyką, złe warunki pracy, brak odpowiedniego sprzętu do wykonywania pracy, no na 100% wszyscy to znamy. Ileż razy wycinaliśmy i też a propos tego, że ktoś mówi, że bibliotekarz to praca do podawania tylko i wyłącznie książek. To jest praca, w której ujawniają się takie talenty kreatywne, które z niczego potrafią zrobić coś. I to jeszcze coś wygląda tak profesjonalnie, jak gdyby zapłacono za to ciężkie pieniądze. I słuchajcie, to jest powód do dumy, ale też z drugiej strony to jest to, co my sobie tak troszkę robimy sami krzywdę, bo pokazujemy, że możemy za nic albo z niczego zrobić coś, prawda? Nie jesteśmy roszczeniowi. Dlatego po prostu czujemy tą potrzebę, żeby coś się wypaliło, żeby się coś udało, jakieś wydarzenie, że oddajemy taką podstawową rzecz, czyli pracodawca czy zarząd, zwierzchnik powinien nam zapewnić środki do pracy. A my, żeby po prostu było fajnie, miło i dobrze, robimy z niczego coś. I to jest z jednej strony cudowne, a z drugiej strony w długofalowej perspektywie może być bardzo krzywdzące dla nas. Bo nagle się okaże, że jak na przykład zrobiliśmy super festiwal, za rok chcemy, ale chcielibyśmy troszkę pieniążków. Znaczy, że rok temu zrobiliście to za darmo, to zróbcie to jeszcze raz. Przecież to żaden problem dla was, prawda? Więc jak gdyby wiecie. O, tu jest bardzo ciekawe, ale nie będę czytał, powstrzymam się. I słuchajcie, teraz spróbujemy tego Mentimetera. Więc tak, ja przełączę się na udostępnianie ekranu. Wy przygotujcie swoje telefony. Cyk. Otwórz przeglądarkę. Przepraszam was na chwilkę. I teraz dajcie mi znać, czy widzicie ekran. Martyno, czy mogę cię prosić? Bo nie mam informacji zwrotnej. Tak, link dla beztelefonowców. To już chwileczkę. Halo.
Czy widzicie ekran? Karol, widzicie ekran? Widać, tak, widać twój ekran. Dobra. Wchodzicie na stronę menti.com. Czekajcie. Co mi tu się podziało? Dobra. Wchodzicie na stronę menti.com, wpisujecie ten kod, który się wyświetla, 65821. I odpowiadacie na pytania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam też sobie wejdę. Żeby zobaczyć, 65. Tak, w tym momencie Karol, ale Państwo również umieszczali na czacie informację, na jaką stronę trzeba wejść. Trzeba wejść na stronę menti.com, a następnie po wejściu na tą stronę wpisać kod, który widnieje również na ekranie, 65821. No pięknie nam się to, widzicie, wyniki zmieniają. Ja troszkę to zamieszałem. Bardzo ładnie nam się zmieniają, ale to też 18 osób, 19. Też damy tak troszkę, jak wejdzie, będzie tak z kilkadziesiąt osób, to też przejdziemy dalej. Ja patrzę teraz na wyniki w tym momencie. Specjalnie takie pytania dobrałem, takie, wiecie, dość powodujące emocje, bo to jest to, co sami wymienialiście na czacie. Dokładnie, tylko że nawet ja nie wiedziałem, bo domyślałem się, że takie rzeczy mogą paść, ale też dałem troszkę pozytywnych, żeby nie było, bo zawód bibliotekarza nie jest stresujący. To się każda z nas z tym spotkała. Siedzą, piją kawę, książki czytają, nic nie robią. Nie? To specjalnie teraz mówię, żeby nie było. I też właśnie tu, co padło, czyli uwolnienie zawodu, że praca bibliotekarki nie wymaga żadnego wykształcenia. I tu jest naprawdę, z tym się nie zgodzę. Ja wiem, ona wymaga wykształcenia, ale chodzi o te studiowcze do bibliotekarza, bo w innych studiach jest troszkę inne i dobrze jest tej takiej teorii, takiej akademickiej, a nie jest wymagane, ale ja mówię po swoim przypadku. W bibliotece nic się nie robi. Wiadomo, że przecież my bibliotekarze nie klikniemy tutaj, w tym zdecydowanie się zgadzam. To jest specjalnie takie pytanie. Biblioteki to miejsce pełne kreatywnych ludzi. Tu jest, wiadomo, sam dałem piąteczkę. Biblioteki powinny być lepiej wyposażone, też samo się rozumie. No i to, co nas wszystkich bardzo boli, czyli bibliotekarze i bibliotekarki powinni więcej zarabiać. To jest zdecydowanie coś, co ja bym chciał bardzo zmienić w przyszłości. O ile zawód bibliotekarza nie ma przyszłości. Takie tutaj pytanie, jak myślicie? To jest dyskusja na zupełnie inne spotkanie. I teraz przejdziemy do kolejnego. 80 osób już wzięło udział, więc gdyby starczy. I jak sobie radzić ze stresem w pracy? I teraz jest pytanie otwarte. Wpiszcie, bardzo was proszę, to, co wam przychodzi do głowy, to, co robicie po prostu, radząc sobie ze stresem w pracy. Idę na spacer, w ogóle sobie nie radzę. O, to już jest. Liczę do 10, słucham muzyki, nie radzę sobie, biorę urlop i uciekam, biegam po pracy. Ucieczka jest dobra na krótką metę. Trzeba, marnie sobie radzę, ćwiczę jogę, biorę urlop, zajadam stres, w pracy biegam i joga. Zajadanie stresu też nie jest dobre. Rower, kawa, książki. Piję alkohol, ale po pracy bardzo słusznie. Tutaj obecnie marzę o urlopie, rozmawiam sama ze sobą. To jest bardzo ciekawe podejście, ale czy ta dyskusja trwa, czy to jest po prostu tylko takie, ja też gadam do siebie. To jest, nie wiem, czego to jest objaw, ale gadam do siebie. A Karolku, to może teraz zrobimy to. To nie jest chyba zdrowe. Uciekam, rozmawiam z przyjaciółmi. Zobaczcie, ile tu jest różnych, piję. O, tu już na dłuższą metę to też nie jest dobre. Nie będziemy tutaj pochwalać spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Rozmawiam ze współpracownikami. Muzyka, książka, wyjazd z góry, sen, pięknie. Głęboko oddycham. O, głęboko oddycham jest bardzo dobrym
lekarstwem. Wrócimy do prezentacji, bo w sumie już jest 11:45. A ja tutaj naprawdę jeszcze jestem w połowie. Teraz mega szybko. Jak sobie z wypaleniem radzić? Bardzo szybko. Proste zasady. No teraz to już jest tylko uczuć kącikowo. Humor, świetna rzecz właśnie. Pasja, czyli znajdźmy sobie coś naprawdę. Tu padło wiele rzeczy. Książka. No książki są naturalnym naszym sprzymierzeńcem. Ale rower, wyjazd w góry, spacery, yoga. To naprawdę coś, co pozwala oderwać się zupełnie od tego wszystkiego. Jeżeli tak potraficie, to super. Nie bierzcie też za dużo na siebie. Ja to przerabiam cały czas i to jest bardzo złe, bo zawalam terminy i wiem, że ja jeszcze sobie, chodzi o to, że jak ja zawalę, to też inni ludzie przeze mnie coś będą mieli. Pomyślcie o tym w ten sposób, że jeżeli weźmiecie za dużo na siebie i nie dacie rady, to nie wy będziecie mieć problem, bo wy też będziecie mieć problem, ale inni przez was mogą mieć problem. Ja się też tego powoli uczę. Hobby, polecam gorąco rower, polecam czytanie, polecam prowadzenie własnego bloga. Jakby ktoś trochę będzie autoreklamy, zapraszam serdecznie, jeżeli nie kojarzycie. CharlieTheLibrarian.com, tam sobie piszę o książkach, które czytałem, głównie sport jest świetny, pomoc psychologiczna. Jeżeli już jest tak bardzo źle, to jednak trzeba zwrócić się do profesjonalistów. Czasem trzeba jednak przełamać się i przyznać się, że coś jest nie tak bardzo. Inne takie porady, stawiajmy sobie realistyczne cele. Czyli nie myślmy, że zmienimy w ciągu jednego roku cały układ, układ źle brzmi, cały system powiązań w naszej pracy, że w ciągu roku zrobimy z biblioteki super miejsce i tak dalej, chyba że wam się udało w ciągu roku. Ja wiem, że to wymaga czasu i cierpliwości. Drobnymi kroczkami wydbujmy tą zaprawę. Bądźmy bardziej elastyczni, właśnie to, o czym wspominałem, spojrzenie z różnych perspektyw. Ja wiem, że czasami skręca człowieka, jak widzi pewne rzeczy, ale bierzemy głęboki oddech, tak jak padło, zamykamy oczy, czy też coś takiego i spróbujemy się postawić w miejscu kolegi, koleżanki, przełożonego i tak dalej, a może jakieś tam racjonalne przesłanki za ich decyzjami stoją. Dbajmy o dobre relacje z innymi. To jest takie już takie, wiecie, psychologiczne, ale naprawdę dla mnie relacje są podstawową rzeczą, dzięki której w ogóle chce mi się chodzić do pracy. Mam świetnych kolegów i koleżanki kolegów, więc jak gdyby staram się to pielęgnować i staram się, aby to było jednym z najważniejszych wyznaczników mojego dobrostanu w pracy. Jeżeli możemy, starajmy się ograniczyć obowiązki, których nie ogarniamy. Czyli tak jak to jest to, co było wcześniej, nie bierzmy na siebie za dużo. I właśnie, proszę bardzo, tu pani Jolanta pasjonuje się historią. I to jest też świetna rzecz, bo wiele razy, słuchajcie, jest tak, że pasja przekuje się, hobby przekuje się w coś, co pozwoli nam, po pierwsze, nie dość, że przetrwać ciężki okres pracy, to jednocześnie może zamienić się w dodatkowe źródło dochodu, utrzymania i tak dalej, czy bycia po prostu zauważanym w naszym środowisku, jeżeli ktoś się czuje doceniany, a nagle stworzy super grę miejską, czy jakieś fajne wydarzenie związane z jego pasją, to jest to jak najbardziej dobry impuls do tego, żeby pracować dalej. Słynny work and life balance. Ja go nie zachowuję, to wam od razu mówię. Niestety praca moim życiem, życie moją pracą, czy coś takiego, nie wiem jak to dokładnie ująć, ale walczę z tym. To nie jest dobre, zwłaszcza podczas pandemii te granice pewnie u wielu z was się zatarły. Nie wiadomo, kiedy była praca, kiedy był dom, kiedy była niedziela, kiedy była sobota. Lepsza organizacja naszego czasu też jest bardzo ważna, też z tym walczę, żeby sobie ładnie segregować te nasze cele. Przestańmy brać też wszystko do siebie. To jest coś, co wiecie, czasami blokuje bardzo. Jeżeli jesteśmy przewrażliwieni na swoim punkcie, albo wydaje nam się, że bądźmy szczerzy, nie wszystko się kręci wokół nas, nawet wokół mnie nie wszystko się kręci. To też tą prawdę musiałem ciężko przyjąć, ale chodzi o to, że po prostu niekoniecznie coś, co nas spotyka, jest wymierzone bezpośrednio w nas. To może być rykoszet, to może być po prostu przypadek, los, czy też decyzja w ogóle nie związana z nami. Więc jak gdyby dystans. Dystans, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dystans, bo inaczej wszyscy naprawdę przestaniemy ogarniać. Polecam pisanie dziennika lub krótkiego podsumowania dnia. Taka rada może troszkę, ale naprawdę mi ten dziennik zastępuje blog. Gdyby on dotyczy też książek, ale tam często można zobaczyć, co się działo w określonym czasie, kiedy czytałem te książki. Więc jak gdyby
Więc polecam takie rzeczy, ale jeżeli mamy czas, jeżeli jesteśmy w stanie usiąść sobie pod koniec dnia, wiem, że to jest taka rada właśnie coachingowa, ale nie się spisywać, ale zastanowić się, co mi zrobiło dzień, co było fajne, co było niefajne. Są aplikacje właśnie, które pozwalają jakby zapisywać swoje nastroje i wyciągają. Zaraz wam pokażę taką jedną z nich. 10 minut. Słowo na dziś, dystans. Tak, dystans i nie wszyscy nadają się do wszystkiego. Blok. I jeszcze humor. Słuchajcie, ja bez tego też bym zginął. Każdy ma inne poczucie humoru, ale naprawdę są grupy, wymieniajmy się historyjkami. Mi się marzy, żeby stworzyć jakąś wielką księgę czytelnika, i w którym każda bibliotekarka i bibliotekarz zapisze hardkorowe, śmieszne, zabawne, dziwne sytuacje, których spotkały w pracy. Bo na 100%, jak się spotykamy na jakichś konferencjach, czy szkoleniach, czy warsztatach, każdy taką anegdotkę ma pod ręką, bo każdy takie coś przerobił. I to niektóre są po prostu takie, że włos, no może nie na mojej, ale na głowie się jeży po prostu. I wyobraźcie sobie zrobić taką publikację, która po pierwsze też otworzyła bibliotekarzy na świat, ale to jest jedno z moich marzeń. Póki co, gdyby nie pandemia, gdyby nie memy w pandemii, ja bym nie przetrwał. Chwileczkę, bo teraz muszę udostępnić ekran. Już. Uwaga, będę udostępniał ekran. Cyk. Widać? Widać ekran? Widać, dobra. Jeszcze nie, poczekaj, jeszcze nie widać. Musimy jeszcze tylko poczekać. Na razie jest biała plama. Coś się, Karol, zacięło, kręci. O kurczę, to niedobrze. O, dobra, już teraz. Poszło? Widać. Dobra. Mhm. Więc tak, memy. Gdyby nie memy w pandemii, ja bym nie przetrwał. Memy biblioteczne, wbrew pozorom, słuchajcie, jest tego mnóstwo i niekoniecznie one są robione przez bibliotekarzy, a właśnie najśmieszniejsze są takie, które są robione przez... Czy widzicie tego mema teraz tutaj, rysunek? Tak, widać. Mhm. Prawda? Tak króciutko przylecę, bo naprawdę nie mamy czasu. I będą różne, ostrzegam, nie będzie tutaj jakiegoś też bardzo wysublimowanego humoru. Ten gif nie działa, to wszyscy znają chyba, ten mem. Tego też raczej tutaj nawet na komentarzu padło. Tu jest coś, znak naszych czasów. Kiedy siedziałem w bibliotece, czytałem książkę, podeszła do mnie dziewczynka z trzeciej klasy, zdziwiona, pyta, to ty czytasz książki? Przecież w bibliotece gra się na komputerach i Xboxie. I zobaczcie, z jednej strony ten demotywator ma jakiś tam negatywny, że o, teraz w bibliotekach się gra na Xboxie. Dla mnie jest znakiem tego, że wszystko można robić w bibliotece. Piękny mem związany z biblioteką, na pewno chyba szkolną albo coś takiego. Zwróćcie uwagę tutaj na ten. Będą nowe kompy w bibliotece. Oczekiwania, rzeczywistość. Mam nadzieję, że nie za szybko tego przewijam. Rekruter. To jest tak piękne, stereotypowe, że nie powinniśmy z drugiej strony rozpowszechniać aż takich stereotypów, ale z drugiej strony wszyscy ten stereotyp rozpoznają i jak gdyby go może akceptują. Nie wiem, jak to uznać. Tajemniczy dział w bibliotece, to znane jest, to też ten. I to jest piękna historia tego kota. W ogóle był jeszcze trzeci pasek, ale nie mogłem znaleźć, że ten kot radny, który się domagał wyrzucenia tego kota, już przestał być radnym, a kot dalej pracuje w bibliotece. To jest też bardzo znany, stary mem, stary jak świat, czy ten rysunek satyryczny. To też jest bardzo znane. Czy ja szybko przewijam? Pewnie za szybko przewijam. O, i zobaczcie, tutaj mamy, to już biblioteka szkolna na 100%. Polecam czasami odwiedzić te portale memy, jeja i tak dalej. Jest dużo strasznego kontentu, ale jest czasem, można znaleźć jakieś perełki. Ten mi się bardzo podoba, sprawda jest brzydkie słowo, ale no niestety. Zapach biblioteki. Teraz pytanie, która z was albo który z nas chciałby jednak nosić Library of Fragments, czy coś takiego, okładkę książki na sobie. Lekturę, oddanie lektury. To jest też piękne. Dobrze, wracamy do prezentacji. Włączę już tutaj, cyk. Dobra, humor. To tak szybko było. To już jest za 5.12. Aplikacja. Takie, które pomogą wam troszkę
ogarnąć różne rzeczy. Superbetter, w ogóle to jest aplikacja, która wykorzystuje, została stworzona przez twórczynię gier Jane McGonigal. Tu mam jej książkę, nie wiem, czy widzicie tytuł, Superbetter, życie to gra, naucz się wygrywać. Pani Jane McGonigal była twórczynią gier, doznała wypadku i wstrząsienia mózgu i po tym wstrząsieniu mózgu nie mogła dojść do siebie, cierpiała na stany maniakalno-depresyjne, lękowe, chorowała bardzo długo i stwierdziła, że żeby wydobrzeć, stworzy sobie grę, która pozwoli jej wydobrzeć, taką aplikację. I tą aplikacją postanowiła się podzielić ze światem. Superbetter służy do walki z depresją, ze stresem, z prokrastynacją, w skrócie, takim bardzo dużym skrócie. Ustawiamy sobie cele, ustawiamy sobie potwory, z którymi będziemy walczyć, typu właśnie zajadanie stresu, nie? Albo pączki, które jem za dużo. I wprowadzamy to do aplikacji. Oczywiście to jest też kolejna rzecz. Najpierw trzeba troszkę nad tym przysiąść, żeby później zbierać owoce tego, co sobie wpiszemy. I aplikacja, jak gdyby, jeżeli uda nam się nie zjeść pączka, super better. Życie to gra, naucz się wygrywać. Jane McGonigal. Bardzo fajna książka, no, w stylu takim poradnikowym, ale naprawdę też polecam, jeżeli znajdziecie... Na YouTubie są wystąpienia tej pani, w których mówi właśnie o grywalizacji. I po prostu najpierw ustalamy sobie potwory, z którymi walczymy, czyli na przykład właśnie pączki. Jeżeli nie zjemy jakiegoś pączka danego dnia, dostajemy punkty. Robimy się lepsi, sprytniejsi, ustawiamy też pozytywne rzeczy, czyli na przykład zrobiłem 10 przysiadów, to dostajemy kolejne punkty. To tak w skrócie, Habitica to jest bardzo rozbudowana aplikacja, też właśnie służąca do tego, żeby walczyć z prokrastynacją, ze stresem, z zarządzaniem w czasie, jest darmowa. To jest taki fabuła, taka fantazy z gier RPG. Tutaj zasada jest podobna jak w Superbetter, tylko to jest bardzo rozbudowane fabularnie. Ustalamy sobie właśnie rzeczy, które musimy wykonywać. Jeżeli nam się udaje, zarabiamy pieniążki, możemy kupować sobie zwierzątka, które nam pomagają w tym i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz to tak troszkę infantylizuję, ale naprawdę aplikacja, bo to też jest nie tylko strona internetowa, ale też aplikacja, świetnie może się sprawdzić jako taki właśnie organizator czasu, co wspominałem, żeby po prostu było w, jak gdyby w tym. To jest bardzo ciekawa aplikacja i szczerze mówiąc odkryłem ją przygotowując się do tego webinarium. Uwierzcie mi, przygotowywałem się do webinarium, może to nie wygląda, ale przygotowywałem się. Sanvello for Stress and Anxiety, nie wiem jak to się mówi po angielsku. I to jest taki kombajn, którym jest monitoring nastroju, są ćwiczenia relaksacyjne, monitoring stanu zdrowia, można się zwrócić o pomoc terapeuty, oczywiście pomoc terapeuty w Stanach Zjednoczonych, ale jak gdyby sama aplikacja jest darmowa, można sobie ją ściągnąć i na przykład codziennie wieczorem można wpisać, jaki mieliśmy nastrój dzisiaj, nie? Co było powodem, że czujemy się tak, a inaczej. I na przykład po tygodniu wprowadzania takich rzeczy, aplikacja sama nam podpowiada, co możemy zrobić, żeby się lepiej poczuć. Ja wiem, że to... Jakie pieniądze? Tak, pieniądze, tak. Pieniądze nam na pewno by pomogły rozwiązać wiele naszych problemów związanych z wypaleniem zawodowym. I to jest już prawie koniec, ale jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch książkach. O tej... Nie wiem, ciężko widać. Radek Kotarski, Włam się do mózgu. Słuchajcie, to jest książka, która świetnie, na kupce wstydu, bardzo dobrze. Świetna książka o tym, jak się uczyć. Jak się uczyć nowych rzeczy, nowych języków, nowych materiałów, bo cały czas się powinniśmy uczyć i o tym, jakie są różne metody nauki. To jest zebrane po prostu Radek Kotarski, nie wiem, czy kojarzycie z Polimatów, przez pół roku intensywnie sprawdzał różnego rodzaju metody nauki i napisał o tym książkę. A żeby nie być gołosłownym, wykorzystując te metody, które opisał w tej książce, nauczył się szwedzkiego w pół roku. I to tak się nauczył szwedzkiego, że zdobył certyfikat tej najwyższej klasy, jeżeli dobrze kojarzę. Więc to nie jest gołosłowne coś, że dobre porady, że czytaj wieczorem dwie strony dziennie i na pewno będziesz mądrzejszy, tylko przetestowane praktycznie bardzo różne metody i niektóre, naprawdę ta książka powinna być w szkołach, niektóre otwierają oczy, jak wiele oczywistych rzeczy przegapialiśmy i przegapiamy dalej wciąż w nauczaniu. I jeszcze jedna książka. To jest trochę starość, ale ja ją pokochałem. Dr. Lawrence J. Peter Raymond Hall, Zasada Petera. Pod tytuł Dlaczego wszystko idzie na opak?
To jest książka wydana pod koniec lat 60. w Stanach, czy tam w Wielkiej Brytanii. U nas w połowie lat 70. nie ma chyba nowych wydań, a szkoda. I to jest książka o tym, że która wyjaśnia, jak działają instytucje. Jak, że w ogóle naczelne motto tej książki jest właśnie zasada Petera, która brzmi, przeczytam wam, w hierarchii każdy pracownik stara się wznieść na swój szczebel niekompetencji. Coś, co wywraca do góry w ogóle myślenie o tym, że na górze zasiadają kompetentni ludzie. Chodzi o to, że Peter bardzo odważnie, w sposób śmieszny, ironiczny, sarkastyczny wyjaśnia, jak działa cywilizacja. Każdy dąży do tego, żeby w pewnym momencie nie wiedzieć, co robi. I to może być różny szczebel, każdy ma różny szczebel niekompetencji. To niekoniecznie muszą być dyrektorzy, prezesi i tak dalej. To może być kierownik, to może być zwykła osoba na stanowisku. Polecam wam gorąco tę książkę, bo mimo, że jest napisana o głównie o korporacjach anglosaskich, to system działania korporacji, instytucji, w których my pracujemy, jest bardzo, bardzo podobny. I ona naprawdę, ja przy tym co chwilę łapałem się za głowę i mówię, przecież znam to z życia, znam to z doświadczenia, to było, to się działo. Której drugiej, włam się do mózgu Radek Kotarski. Będziemy chyba kończyć. Tak, ja się pokazałam się na wizji, żeby dać ci delikatny znak, Karol, że minęła godzina 12, w związku z tym też kończymy powoli nasze webinarium. Jakoś dzisiaj zabrakło nam czasu na pytania. Ja w tym momencie przeglądam te pytania, które padły już na czacie, żeby zobaczyć, czy tu jest takie, które koniecznie musimy zadać publicznie po to, żeby poszukać odpowiedzi. Ale na większość tych pytań, ponieważ aktywnie korzystałeś z czatu i czytałeś, to mam takie wrażenie, że szukaliśmy odpowiedzi na bieżąco, więc proponuję, żebyśmy w tym momencie zrezygnowali z sesji pytań i odpowiedzi, a Państwa zachęcam do tego, że jeżeli się jednak jakieś pytania po tym webinarium pojawią, to żeby zadawali je Państwo Karolowi przez kontakt mailowy albo przez portal Labimp. Wkrótce, tak jak wspomniałam, również nagranie z tego webinarium pojawi się na Labibie i pod tym artykułem również jakby do Karola można umieszczać pytania. Karol, bardzo ci dziękuję za całe dzisiejsze webinarium. Ono było bardzo interaktywne i to chyba wszyscy Państwo... Wcale nie było interaktywne, bo tylko ja gadałem. Przecież nikt tu nie mógł się wypowiedzieć, nikt nie mógł nic zrobić. Mam nadzieję, że nie uważacie tego czasu za czas stracony i was trochę zaraziłem tym, że warto spojrzeć na naszą pracę trochę inaczej i nabrać tego dystansu. Dystans, bym powiedział coś brzydko, ale nie będę mówił brzydko, jest takie powiedzenie, a będzie ci dane, to sobie dopowiedzcie wcześniej. Jezu, zrobiłem to prawie. Ale ja wam bardzo dziękuję i właśnie mam nadzieję, że nie uważacie tego czasu za czas stracony. I zachęcam do kontaktu, tak jak Martyna powiedziała, śmiało można pisać. Podziękowania się pojawiają również na czacie, w związku z tym, Karol, chyba one są jakby obopólne. A ja Państwa jeszcze korzystając z okazji, jeszcze w ostatnim momencie chciałam również zachęcić do tego, żeby wziąć udział w konkursie Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z Labimp. Można wygrać czytnik e-book marki Kindle. Robię mini reklamę. Idealne na wakacje, a wystarczy napisać artykuł bądź scenariusz na Labibie i podzielić się jakimś swoim doświadczeniem związanym z organizacją pracy w bibliotece, z jakimiś zasadami, które u Państwa są, procedurami, które się sprawdzają, tradycjami wewnątrzbibliotecznymi, które działają. Cokolwiek, co sprawia, że praca w bibliotece jest satysfakcjonująca, dobra, przynosi efekty, to, że ludzie lubią tam przychodzić, a można również umieszczać tam swoje pomysły. Jeżeli mają Państwo pomysł, jak zmodernizować pracę w bibliotece po to, żeby lepiej się tam pracowało, zarówno z punktu widzenia osób zarządzających, jak i z punktu widzenia pracowników, to też jest przestrzeń na to na Labibie, więc bardzo serdecznie zachęcam. Ja też was gorąco, gorąco zachęcam, bo słuchajcie, piszecie artykuł i możecie wygrać czytnik e-booków. Gdybym ja nie maczał w tym palców, to sam bym wziął udział w tym konkursie. Także piszcie, naprawdę, tak jak Martyna powiedziała, możecie napisać, opisać wszystko.
kapituła, czy tam jury będzie wnikliwie przypatrywać się każdemu zgłoszeniu. A mamy chyba jeden czytnik do wygrania? Co miesiąc dwa. Jest? Dwa czytniki, bo jest jeden za artykuł, jeden za jakiś scenariusz, jeżeli dobrze kojarzę. Tak? To może być cokolwiek. To może być artykuł, to może cokolwiek. Scenariusz, mamy po prostu dwie nagrody, tak? Czyli dwie osoby z tych, które napiszą w czerwcu, bo termin jest do końca czerwca, jakiś artykuł bądź scenariusz na Labibie ma szansę wygrać czytnik. Także zachęcam gorąco, wchodźcie na Labib i piszcie. To nic nie kosztuje, a taki czytniczek może sprawić, że naprawdę poczujecie się mniej wypaleni. No niestety jesteśmy materialistami i jak gdyby w takim świecie się poruszamy. Bardzo Ci, Karol, dziękuję za kolejne nasze wspólne webinarium. Państwa zachęcam do czytania Labibu i do umieszczania na Labibie i zapraszam na kolejne webinarium już lipcowe, a lipiec będzie poświęcony tematowi działań na zewnątrz biblioteki, o ile dobrze pamiętam. I w związku z tym od początku lipca zaczynamy nowy cykl webinariów i nowy cykl artykułów na portalu. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.